Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o brudnej bombie komedianta Szymczyka, czyli o tym, co ma już policja, co kupiła za 6,5 miliona złotych i co planuje kupić. Kupiła system, zaawansowany system do ekstrakcji danych z telefonów i tabletów. Ten system po prostu powoduje to, przepraszam, ten system powoduje to, że mamy sytuację taką, że jeżeli służby, policja wchodzą w bezpośredni kontakt z naszym telefonem lub tabletem, mają go w ręku, to po prostu podłączają go do tego systemu i następnie łamią zabezpieczenia, wchodzą do środka, dokonują skopiowania zawartości wszystkich rozmów z Signala, z WhatsAppa, z tych wszystkich programów, które były robione i następnie to sobie odpalają i odczytują. Ten sprzęt, który zakupiła policja, ma możliwość również odtwarzania usuniętych przez użytkownika konwersacji. Czyli w tym momencie, tak jak jeszcze wielokrotnie ostrzegaliśmy przed komunikatorami WhatsApp i Signal, żeby nie traktować ich jako bezpiecznych, właśnie między innymi z tego powodu. No właśnie tutaj się to potwierdza po raz kolejny, że w tym momencie te rzeczy służą de facto jako taki autozapis, dzięki któremu się inwigiluje. Oczywiście też dostęp do poczty, dostęp do kolejne narzędzie daje dostęp do chmury i pozwala oczywiście też odzyskiwać hasła dostępu. Policja, w dużo groźniejsze jest to, co policja planuje zakupić, a planuje zakupić coś w rodzaju Pegasusa Light. To znaczy, handlowa nazwa tego produktu nie jest jeszcze nam znana, natomiast to jest coś w rodzaju, sensem tego jest to, że im chodzi o używanie tego narzędzia bez konieczności uzyskiwania zgody na inwigilację przez sąd. I to będzie ten para Pegasus. Oni tam jeszcze kompilują, jak to używać tak zwanych jaskółek w połączeniu z tym jaskółki. To jest taki system, który pozwala namierzać. To się tak nazywa żargonowe. Określenie jaskółki jest po prostu żargonowym określeniem takiego sprzętu, którym służby, policja namierzają telefon komórkowy i przejmują kontrolę nad nim, zgłaszając się do niego jako najsilniejsza stacja bazowa. Wszystkie telefony komórkowe i tablety działają w ten sposób, że szukają najsilniejszego nadajnika w okolicy i do niego się logują. I słynne jaskółki to jest taki właśnie przenośny nadajnik, który udaje dla telefonu, dla tabletu najbliższą stację bazową. Niektóre z nich, wszystkie są w stanie przechwytywać te rozmowy telefoniczne, SMS-y, niektóre są w stanie modyfikować wysłane SMS-y, nie są w stanie tworzyć SMS-ów, ale są w stanie modyfikować te wysłane. I to są sprzęty bardzo dużo, na przykład jaskółek zakupił PiS w Polsce w ciągu ostatniego roku. Szczególnie jaskółki bardzo dużo kupowano po tym, jak PiS utracił po prostu zdolność wykorzystywania Pegasusów. Przy czym jaskółki, no to jest taki bardziej tradycyjny tego. Natomiast tak, to co teraz kupili pokazuje, że my już wcześniej ostrzegaliśmy Państwa, żeby nigdy pod żadnym pozorem, żadnym służbom nie dawać do depozytu telefonów ani tabletów. Nigdy. Po pierwsze, służby te nie mają prawa żądać takiego depozytu. To jest raz. To znaczy nie ma czegoś takiego, że podczas przesłuchania nie można mieć telefonu albo tabletu ze sobą. Można mieć co najwyżej wyłączony ten telefon albo tablet. Zwykle tego typu prośby służą do tego, żeby na przykład, jeżeli nawet nie próbować się włamać, drodzy Państwo, to dokładnie obfotografować sprzęt, żeby poznać, jaka jest jego obudowa, jaka jest jego tego i przygotować na przykład zamiennik, żeby mieć już kolor, żeby mieć już obudowę, żeby mieć na przykład mikrouszkodzenia, które trzeba byłoby na przykład wykonać w momencie, w którym się na przykład zrobi kopię cyfrową aparatu po to, żeby go podmienić z różnych względów. Więc nie wypuszczajcie Państwo nigdy ze swoich rąk
Ja zresztą miałem wielokrotnie do czynienia, nigdy tego telefonu za żadnej władzy ani tabletu nigdy nie zostawiłem. Wielokrotnie dochodziło do nieodbycia się czynności. Ja zwracałem uwagę, że ja zwykle jestem tutaj dopraszany, więc ja się mam stawić, skoro wy uważacie, że nie chcecie mnie przesłuchać, no bo uważacie, że nie mogę mieć przy sobie telefonu i tabletu wyłączonego, no to jest wasz problem, ja się zameldowałem, dziękuję uprzejmie, do widzenia. Nie spotkały mnie z tego tytułu żadne negatywne konsekwencje, bo nie mogą spotkać. Panowie mogą grozić, ale to, drodzy państwo, grozić co każdy może. No, trochę bardziej, trochę gorzej, ale z tymi groźbami to różnie bywa. W każdym razie uczulamy bardziej niż kiedykolwiek. Nie zostawiajcie swoich telefonów podczas żadnych czynności nigdzie. Natomiast jeżeli się udajecie na przykład, bo w niektórych wypadkach no, ma być to na przykład gdzieś jakieś posiedzenie niejawne, tajna kancelaria, no to tam są gdzieś przepisy mogą regulować, to po prostu zostawiajcie je u osób trzecich. Nie ufajcie tej władzy, nie zostawiajcie nigdzie swoich telefonów. Natomiast to, co chcą kupić, to ma być proteza obejście Pegasusa. To nie będzie takie proste. No, szczególnie, że teraz mamy nadzieję, że po naszym materiale być może się stanie niemożliwe. Bo pytanie jest takie, kto chce sprzedać tej małpie, w tej roli tej małpy mamy pana komendianta od granatnika, czyli tego, który strzela granatnikiem przemyconym z Ukrainy w Polsce, w podłogę, następnie robi wszystko, żeby to zatuszować i uwaga, ma takie mocne kwity na swoich szefów, że nie mogą go odwołać. A nie mogą go odwołać, bo cokolwiek on tam kupuje, to właśnie no, to już uzgodnili ten plan zakupów wcześniej, czyli on wie o tym, czemu ma to służyć, że na przykład te systemy do hakowania urządzeń. To właśnie, ja myślę, że tutaj mogą być takie właśnie sytuacje, że będą próbowali zbliżyć się do ludzi, że będą próbowali wejść w posiadanie takie chwilowe, bo dla nich największą wartość miałoby złamanie zabezpieczeń, pozyskanie haseł i oddanie tego sprzętu użytkownikowi, zanim on by się zorientował. I w tym momencie stworzenie takiego właśnie Pegasusa online. Pegasus miał dla nich genialne znaczenie w czasie kampanii wyborczej w 2019 i 2020 roku, ponieważ oni mieli wszystkie informacje z wyprzedzeniem. Jarosław Kaczyński grał w pokera z ludźmi i miał wszystkie, wiedział, jakie kto ma całe karty. Dlatego te wybory były jedne i drugie były nieważne. Ponieważ Kaczyński wiedział dokładnie, co mają ludzie, którzy się liczą. Oni szpiegowali, nie wiem w jakim stopniu, jak bardzo inwazyjnie, oprócz Rafała Trzaskowskiego, który był inwigilowany minimum Pegasusem i oczywiście ogromną liczbą techniki zwykłej, ale przede wszystkim Pegasusem Sławomira Nowaka. Ta cała kampania była inwigilowana. Informacje z Pegasusa Sławomira Nowaka były rozdysponowywane bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego, który był szefem bezpieczeństwa i na przykład do Jacka Kurskiego, który był szefem TVP. To było działalność, takie działanie, no, klasyczna grupa przestępcza, czyli po prostu kradzież informacji pod pretekstem śledztwa korupcyjnego i następnie wykorzystywanie tej informacji w działaniach wyborczych. Takim przykładem tego niech będzie to, że Jacek Kurski dzięki Pegasusowi w telefonie Sławomira Nowaka i cały PiS wiedzieli, że Rafał Trzaskowski nie rozważa nawet przyjazdu do Końskich. Czy nie musieli się do tej debaty przygotowywać? To jest ważne. Czyli po prostu mieli pewność, że Trzaskowski nie planuje, w ogóle nie rozważa wystąpić w tym i w tym momencie nie musieli tracić czasu, nie musieli swojego kandydata przygotowywać do debaty. Prosta historia pokazująca, jak można dzięki nielegalnej inwigilacji robić kampanię bardziej efektywną. No właśnie, Tomku, co oni jeszcze zrobią z tym brudnym Pegasusem? To brudne. Kluczowym jest to, o czym powiedziałeś. Będą w różny sposób, różnymi metodami operacyjnymi starać pozyskać się ten sprzęt. Spodziewam się, że wywoła to teraz olbrzymią awanturę w PiS-ie. Tak Jarosław Kaczyński tam się chowa, ale wywoła to wielką awanturę, bo będą posłowie i współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego będą pamiętali, w wielu sytuacjach musieli zostawiać te telefony, a oni już się tymi czterema systemami bawili wcześniej, bo oni już jakieś cztery systemy wcześniej usiłowali pozyskiwać, testować, robić i tak dalej, i tak dalej. Teraz kupią kolejne. I zwróciłbym Państwu uwagę na jedną rzecz.
tonący brzydko się chwyta. To znaczy, dlaczego my teraz dowiadujemy się o tym sprzęcie, który ma zakupić policja? I uwaga, szanowni państwo, jest to, co mówiliśmy. To nie służby specjalne, którym już Wąsik nie ufa, bo to Wąsik jest tutaj tym głównym, że tak powiem, macherem od tego, któremu tu zlecił Jarosław Kaczyński, tylko policja. Mówiliśmy państwu, że teraz robią wszystko policją. I tutaj komediant Granatnik zabezpiecza się przed tym, żeby naprawdę się zabetonować, żeby na siłę przeczekać. Wiecie państwo, oni są przyzwyczajeni, że u nas każdą aferę można przeczekać. Będzie nowa, będzie coś innego, a on przeczeka. Jemu jest wszystko jedno. Niech się nawet jakiś potop gdzieś wydarzy, jakaś tragedia, aby on przeczekał. Są tacy ludzie. I pokazał im, uważajcie, bo moje odejście może strasznie boleć. Także to, że dowiedzieliśmy się o tych systemach, które są testowane i które będą zakupione dla policji, jest to ewidentne wypuszczenie informacji po to, żeby to bał się Kaczyński i ta jego ekipa, że nie tylko Wąsik, ale grupa, która jest bardzo uprzywilejowana wokół Szymczyka, żeby ta grupa była nie do dotknięcia, bo wiadomo, że jak odejdzie Szymczyk, to odejdzie ta grupa, ja uważam, no, tych nie najwyższej kondycji moralnej różnych komendantów, szefów, naczelników zgromadzonych, czyli ludzi Szymczyka, oni się trzymają. Oni się złapali, nie dadzą się wyrzucić, bo oni mają kluczową wiedzę. Oni mają te listy, na kogo należy zapolować. To tam jest cały ranking, kto jest najważniejszy. Janek powiedział tutaj rzeczywiście rzecz, o którą oni dostaną szału, bo miał być wysyp różnych interwencji, ale te interwencje, szanowni państwo, to nie są takie, żeby zabierać te telefony na jakiejś takiej podstawie, to co robili wcześniej, czyli powiedzmy, nie wiem, no, atakowali celebrytów, robili im jakieś sprawy. Nie, oni tych ludzi będą, ci ludzie będą świadkami jakiegoś przestępstwa. Ci ludzie będą, czy jakiegoś wydarzenia. Tych ludzi będą niezwykle kulturalnie ich zapraszać i powiedzą, tak wie pan, ale czy szanowna pani, rozmawiamy w takim miejscu, że tutaj nie może być telefonów. Prosimy o pozostawienie. Tutaj jest taka bezpieczna skrytka i proszę tutaj zostawić. Kulturalnie, grzecznie, miło, tego się nauczyli. Nie dajcie się państwo, szanowni, zwieść na coś takiego. Także jeżeli teraz nagle okaże się, że będą z was chcieli zrobić bohaterów jakiegoś wydarzenia, widzieliście coś, albo możecie być świadkami, możecie w czymś pomóc, wydaje wam się, że oni rzeczywiście mają dobre intencje, no, poproszą was, żebyście zeznawali, żebyście wykonywali z nimi jakieś czynności, które dla was są zupełnie niegroźne, uśpią was, to oni polują na was sprzęt. Na pewno jest w tej chwili tendencja do tego, żeby badać możliwość dosiadów. Dosiady mogą być różne, to są takie Tomku, niejawne. Wyjaśnij od razu, czym jest dosiad. Dosiad jest to takie niejawne przeszukanie. Nielegalne zwykle. Nielegalne z reguły przeszukanie. Pamiętajcie państwo, że zdarza się wam robić rzecz taką, no, najbardziej niefrasobliwą. Zostawiacie telefony w samochodach. Zostawiacie telefony w samochodach, jak na chwilę wychodzicie. Nie róbcie tego, bo tutaj będzie wystarczyło naprawdę bardzo krótko, bardzo mało czasu do tego, żeby ten telefon już został w jakiś sposób przejęty. Po prostu mają protezę Pegasusa. Trwa to dłużej i te wszystkie systemy, które połączą w jedno, to taki słabszy Pegasus, który dłużej trwa, ale jednak urobek z tego jest ważny. Tutaj rzeczywiście widać tę desperację u Wąsika, u Jarosława Kaczyńskiego. Zostali oślepieni. Oni nie umieją funkcjonować bez tego, kiedy oni znają karty przeciwnika. To, jak widzicie państwo, gubią się. Tutaj jest,
jest to jasne. No, problemem jest to, że już nie tylko my wskazujemy te patologie działań policji i służb, ale również już podjęli te tematy politycy i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Bardzo, bardzo miło było posłuchać teraz premiera Donalda Tuska, który mimo tego, że nie otrzymał tego pytania na konferencji prasowej, którą odbyła się wczoraj, sam siebie na końcu tej konferencji wywalił im wszystko, no to co między innymi my mówimy. To bardzo, bardzo miłe. Zwróćcie Państwo uwagę, że presja ma sens. Zobaczcie, jak wyje Wąsik. Nie wyj tak. Ty piszesz, że odchodzi ci do policjantów, że nie, ty masz pomysła już i oni nie muszą odchodzić, bo już tutaj w ogóle mówisz, że wymyśliłeś jakiś taki, nie wiem, perpetuum mobile, że to będzie system emerytalny, który będzie finansował się sam. Ja no to tak, no on tak mniej więcej pomyślał, że nie wiem, ja nie znam się i nawet nie pretenduję do tego, żebym mógł o tematach ekonomicznych w ten sposób rozmawiać, ale Wąsik, ty się kurwa znasz, przepraszam za wyrażenie, że ty wiesz, że to się samo finansuje. Ty to się znasz, a jak uciec ze stacji benzynowej i nie płacić, pamiętasz, ukradł benzynę, uciekł. No, to jest normalne. No, to już cię powinno naprawdę dyskwalifikować, żebyś nigdy nie pełnił takiej funkcji. Pomijam już te resztę tych fascynacji. Także, szanowni państwo, strzeżmy się rzeczywiście prowokatorów, naprawdę strzeżmy się, bo to jest jedna wielka zbiorowa prowokacja i inwigilacja przeciwko nam wszystkim. Zwracam się tu w szczególności do tych tak zwanych celebrytów i do dziennikarzy. Uważajcie, bo niedługo będzie tak, że ci wasi informatorzy ze służb pójdą z wami na wódkę albo jakieś imprezy integracyjne. Będziecie mieli porobione wszystko. Będziecie mieli porobione wszystko, nie wiadomo kiedy. Także Tak, uważajcie. ale jeszcze raz dodajmy do tego, że mają teraz sprzęt, który praktycznie łamie wszystkie sprzęty. Jeżeli mają fizyczny dostęp do tych nośników, natomiast pozostaje kwestia tego, no, co będą próbować robić z tym, co chcą kupić, czyli chcą znowu obejść. Znowu to jest taka tęsknota Wąsika, Kamińskiego i Kaczyńskiego przede wszystkim do Pegasusa. To, co oni tutaj robią, to, co pokazują, to jest jakaś jedna wielka patologia, tęsknota do tego, w jaki sposób wygrali ostatnie wybory. Tutaj opozycja musi bardzo mocno zaprotestować, musi tutaj bardzo mocno uderzyć. Mamy tutaj jakiś gigantyczny skandal związany z tym, że oni się po prostu zbroją na wybory. Mamy wielki wzrost przestępczości w Polsce. Nie jest to przestępczość, którą wykrywa się Pegasusem, takim nawet lajtowym, czy to się wykrywa poprzez hakowanie sprzętów. Mamy wzrost przestępczości wynikającej z tego, że policja nie prowadzi praktycznie w tej chwili żadnych efektywnych agentur. W związku z tym oni są zaskoczeni tym, że mamy coraz więcej zuchwałych włamań do mieszkań i kradzieży rowerów, także kradzieży samochodów. Mówimy tutaj o czymś, czego nie było w Warszawie od lat 90. To wszystko jest wina złego zarządzania policją. Ja przypomnę, że w 2015-16 roku wszyscy komendanci główni policji zostali wyrzuceni. Ostał się tylko jeden, nazywał się ni mniej, ni więcej, tylko Jarosław Szymczyk. I oni później w taki sam sposób potraktowali wszystkie stanowiska, nazwijmy to, takiego wysokiego szczebla. To znaczy usunięto wszystkich i na te miejsca kluczowe obsadzono swoich ludzi. Krótko mówiąc, zaburzono cykl kompetencyjny. Wpychanie swoich ludzi miało miejsce zawsze, ale nigdy nie było tak, że wywalano fachowców i zatrudniano tylko i wyłącznie swoich ludzi. To, co teraz Państwo obserwujecie, my obserwujemy, czego jesteśmy świadkami, to jest skutek
No, nie wiem jak to, miernokracji Jarosława Kaczyńskiego. On po prostu, tutaj kluczem do zrobienia kariery w PiS jest bycie lojalnym, a nie bycie kompetentnym. Kompetencje są miłym dodatkiem, ale do kluczowej cechy lojalności i wierności. Mało tego, tu jeszcze trzeba trafić z kompetencjami, ponieważ nie można mieć zbyt wysokich kompetencji. Tutaj oni się po prostu boją i na przykład taki wąsik z Kamińskim to pilnują, żeby nie pojawił się nikt, kto by był w stanie im zabrać zabawki. Oni trochę uzależnili od siebie Jarosława Kaczyńskiego do tego stopnia, to już nawet nie o to chodzi, że Kaczyński jak ich wyrzuci, to oni tam się zdetonują, zaatakują go, ale chodzi o to, że Kaczyński, krótko mówiąc, prowadzi z nimi przestępcze zabawy. Już sama wymiana treści z Pegasusa, którą dostarczali oni do Jarosława Kaczyńskiego, to jest wieloletni wyrok więzienia. Jarosław Kaczyński nie mógł być odbiorcą wiedzy z Pegasusa, którą mu dawano, po prostu tą sotę. I ten cały mechanizm, i problem polega teraz na tym, że postawienie na czele służb kogoś, no właśnie kogo, kto by to nawet ogarniał, nie zmienia postaci rzeczy, że wszyscy inni będą Wszyscy mieli. nie mają położenie na cele służb, bo ten, kto, on nie stoi, on leży więcej, także No on ma to tak, no to położenie. okej, no to powiedzmy, Wąsik stoi, a Kamiński leży na czele służb. To jest dobre określenie. Mariusz No. Kamiński leży na czele służb. Chodzi tutaj o to, że każda osoba, która ma lekko czystsze konto od nich, no nie będzie chciała się aż tak bardzo ubrudzić, uwalić. Raczej dziękuję po prostu, że jej się do tej pory jakoś tam udawało. I teraz są wszyscy bardziej powściągliwi. Nawet tenże sam Szymczyk, który teraz się przybija do stanowiska. Jeszcze parę miesięcy temu chciał czmychnąć na emeryturę i pójść po kontrakt do spółki Skarbu Państwa, gdzie mógłby zarobić na legalu miliony. Dostać jakoś tam etat i dostać tam jakiś kontrakt menedżerski, dostać właśnie jakieś tam opcje na akcje, odszkodowania za zerwanie. No i tam. Tylko chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedno tutaj niezwykle poważne zagrożenie, które stwarza zakup tych programów. Pamiętajcie, szanowni państwo, że mnóstwo firm, spółek kupuje pojemności do przechowywania różnych danych w chmurze. Jeżeli jest możliwość dojścia do tych chmur, to można to również czyścić i usuwać. Pamiętajcie, że mogą w ten sposób usuwać dowody swojej winy. Jeżeli nie ma niektórych dokumentów, jeżeli coś jest niepełne, w czymś była ingerencja, taki dowód w sądzie automatycznie jest do podważenia. To wszystko może się dziać na masową skalę. Pokazywanie, że istnieje taka możliwość, również ma deprecjonować ewentualne dowody i możliwość rozliczania ich w przyszłości. Pamiętajcie, to jest bardzo wyrafinowana gra. Zobaczcie Państwo, jak bardzo napierali do tego, żeby osoby poszkodowane Pegasusem oddawały fizycznie telefony. Pomimo tego, że już to zostało zbadane, ile razy, co zrobili, i można było zwrócić się do zagranicznych ekspertów. To, co zrobił sąd w moim przypadku, powiedział, że należy się zwrócić jeszcze do producenta. Tutaj u mnie strasznie się napierali na to, żeby otrzymać ode mnie telefon, którego ja nie mam, bo mój telefon jest zabezpieczony i ja do niego nie mam dostępu, na szczęście. Nie chcę mieć do niego dostępu, dopóki jest ta władza. Dałem wszystkie dane, które były potrzebne do tego, o które pytano, i to, co było w tym telefonie. Także, szanowni państwo, teraz, jeżeli można wam doradzić, jeżeli macie takie kluczowe dowody, trzeba mieć stare, dobre pendrive'y czy inne możliwości, na których wy to sobie pochowacie. Pamiętajcie, nie wierzcie do końca chmurom. Do końca nie wierzcie chmurom, bo jeżeli. I zwróćcie uwagę na jedno. Czy w dziwny sposób wokół was
do ludzi, z którymi, do których macie zaufanie, z którymi często korespondujecie czy współpracujecie, oni nie mieli tego problemu, że ktoś chciał przejąć ich sprzęt. No, mówię o policji. Zwraca się na to uwagę. To nie jest już to, że jesteśmy paranoikami, tylko po prostu oni tak robią. W takiej sytuacji nie byliśmy nigdy. Musimy wytrzymać jeszcze te parę miesięcy. Oni już się skończą. Teraz dla nich najważniejszą rzeczą będzie już nawet nie pozyskiwanie informacji, ale no, po prostu usuwanie dowodów, których usunąć się nie da, mówię wam. Usunąć dowodów. To jest jeszcze, jak to mawiają wszyscy, pół biedy, bo w Sejmie jest projekt nowej ustawy, którą można nazywać legalizacją Pegasusa. Otóż oni skierowali projekt ustawy, który będzie dawał uprawnienia służbom do czytania wszystkich maili i komunikatorów, czatów. Ale w czym jest problem? Do tej pory takie zobligowa, takie, takie że tak powiem, możliwości były, takie obowiązki były nakładane na operatorów telekomunikacyjnych. I teraz oni chcą rozszerzyć ustawą obowiązek przechowywania takich danych, nie mniej, nie więcej, tylko na dostarczycieli łączności komunikatorami, to jest raz. I dwa, poczty internetowej. No i tutaj chodzi o to, żeby takie same obowiązki, jakie mają dziś telekomy, czyli te, które wydają nasze billingi, umożliwiają podsłuchiwanie naszych rozmów i czytanie SMS-ów, teraz były po prostu rozszerzone na dostawców czatów i poczty elektronicznej. Będą miały według tej ustawy obowiązek przez 12 miesięcy przechowywać informacje o swoich użytkownikach, łącznie z tym, żeby udostępniać informacje, kiedy kto się logował na swoją skrzynkę mailową, kiedy się wylogowywał i z jakiego adresu IP to robił. I teraz to jest najlepsze. Wnioskodawcy doskonale wiedzą, czyli nasz drogi rząd, bardzo drogi, wie, że ta regulacja jest kompletnie niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości wiele razy, w wielu decyzjach podkreślał, że nie może nakazywać prawo przechowywać informacje o każdym użytkowniku telefonu i aplikacji, tylko po to, żeby potem można było łapać tych przestępców, że popełnili przestępstwo. Krótko mówiąc, zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie może być właśnie takiego traktowania wszystkich ludzi jako przestępców i w ogóle... Biori. Tak, i w ogóle, że to w ogóle jest system oczywiście, nad którym nikt nie będzie miał żadnej kontroli. No, gdyby to wprowadzili, to byliby w stanie łamać wszystkie zabezpieczenia dziennikarzy. Zobaczcie Państwo, to jest tak, że dzisiaj oni nie wiedzą, z kim ja i Tomek się komunikujemy, ponieważ nie mają dostępu do naszych maili. Natomiast oni... Mają to, do których my chcemy. Bądźmy precyzyjni. Natomiast, no nie, no tam, gdzie chcemy być prywatni, to jesteśmy prywatni. I... Tak. Nie ma, i to nie ma czegoś takiego, że są w stanie, mogą próbować coś przechwytywać naprawdę bardzo zaawansowanymi systemami. Oni chcą doprowadzić do sytuacji, w której każdy wysłany przez was mail byłby traktowany tak jak wysłanie SMS-a. To jest po prostu odjazd. Według tego ustawy każdy dostawca skrzynki ma przechowywać informacje dla służb, jak ta skrzynka jest wykorzystywana. Facebooki, Instagramy, TikTok, wszystko. Po prostu, szanowni państwo, wszystko. Tak, wszystko. Komunikatory powiązane z tymi systemami. To jest po prostu... no. To jest wejście głęboko w waszą prywatność. Bardzo głęboko, bez żadnego pozwolenia, bez potrzeby pozwolenia sądu. PiS już w tej chwili dostał oficjalnych danych telekomunikacyjnych. To jest tak, że ostatnie dane są za 2021 rok. To było
pobrano prawie 1,88, znaczy 1 milion 820 tysięcy razy pobrano dane od operatorów telekomunikacyjnych. To jest kilka razy więcej niż było w 2015 roku, kiedy obejmowali władzę. Oni po prostu zaczęli ludzi maksymalnie inwigilować. Jakżeście Państwo uważnie Zobacz, słuchali, a przepraszam, przerwałem ci, nie, przepraszam. jakżeście Państwo uważnie nas słuchali, to ja podawałem, że w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na przykład bilingi moje i Tomka, ale wszystkich dziennikarzy, w ogóle praktycznie wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób aktywni w polityce, zajmują się ważnymi sprawami, są brane non-stop. One są nazywane totolotkiem przez funkcjonariuszy. To jest po prostu branie, to jest permanentna inwigilacja na zasadzie, gdzie dzwonimy tego. Ja praktycznie, jak już dostałem lekkiego takiego wkurzenia, to po prostu zaprzestałem praktycznie łączenia się na oficjalnym kanale, czyli praktycznie to załatwiam tam tylko te sprawy, których nie mogę załatwiać inaczej. Jeszcze taka ciekawostka. Ja Państwu kiedyś pytaliście, jakie programy są bezpieczne, jeżeli chodzi o łączenie. Tutaj, drodzy Państwo, możemy powiedzieć, jakie są na pewno niebezpieczne, czyli na pewno nie jest bezpiecznym program WhatsApp, program Signal i te wszystkie programy, które właśnie w momencie, kiedy tracicie kontakt z aparatem, to po prostu wam zabierają. W tej chwili, znaczy w ogóle to jest tak, że to jest też tak, na przykład WhatsApp stanowi bardzo często wrota. Czyli takie bramy, przez które oni wysyłają linki, trafiają. Tak trafiano wielokrotnie Pegasusem. Tu Do musicie. mnie weszło razy WhatsApp. Tak, i to są takie rzeczy, które Państwo musicie niestety wiedzieć. Natomiast nie jest tak prosto wejść do telefonów dobrze zabezpieczonych, tutaj szczególnie na przykład do telefonów iPhone'a, jeżeli po prostu nie mają tego urządzenia w ręku. Natomiast to, co oni chcą zrobić, to chcą właśnie, po to jest ta ustawa, żeby nałożyć obowiązek, to de facto jest bilingowanie informatorów. Znaczy ktoś zadaje pytania, no. Drodzy Państwo, że będą zadawać pytania i będą żądać od Google'a, żeby Google na przykład wydał, do kogo ja pisałem maile. To jest, drodzy Państwo, po prostu no, niewyobrażalne. Czy I Janku, oni chcą, żeby. To jest tak, jak oni biorą moje bilingi dziś nałogowo, to oni chcą, ponieważ z tych bilingów no, już wiedzą, że nic im nie wynika. No to oni chcą dostać się do naszej realnej komunikacji. No, czy no oni do naszej realnej komunikacji się nie dostaną nigdy, bo jeżeli ktoś takie debilne prawo, które jest kompletnie sprzeczne, nielegalne z prawem Unii Europejskiej, z polskim również, no, polską konstytucją, no tylko spójrzcie na ten, w Polsce nie ma Trybunału Konstytucyjnego, w Polsce jest Trybunał Kaczyńskiego. Chociaż teraz już nawet nie jest Trybunał Kaczyńskiego, bo Ziobro go zablokował i Janku, rząd. ja chciałem o czymś innym, o czym żeśmy zwracali uwagę i teraz chciałbym to zebrać w jednym miejscu. Szanowni Państwo, co zrobił PiS? Zobaczcie. Uzyskał zgodę na dostęp bez żadnej kontroli do naszych kont bankowych. Wchodzi po prostu sobie, klika, wybiera i wchodzi. Uchwalił sobie. Tak, uchwalił sobie. Uzyskał zgodę do ingerencji dotyczącej w nasze recepty. Sprawdza, jakie bierzemy lekarstwa, na co chorujemy. Zobaczcie, uzyskał zgodę na to, że sprawdza kobiety, czy używały antykoncepcji, na co się leczą, jak funkcjonują, czy były w ciąży. To się coraz bardziej rozszerza ta część inwigilowania społeczeństwa. Zobaczcie Państwo dalej. Wyśmiewano się z nas, próbowano nas deprecjonować. Mówiliśmy o tym, że Wąsik zaczął masowo hakować samochody. Te samochody, które już te nowsze, które posiadają, każdy samochód posiada ten system, że automatycznie łączy się z numerem 112. To znaczy, że producenci wyposażają go w taką
małą kartę SIM. I przez ten system dokonują inwigilacji. Robią to oczywiście bezprawnie i robią to z narażeniem bezpieczeństwa użytkowników samochodu. To na razie ucichło, ale wiedzą, mieli sporo różnych sygnałów i od służb, i od producentów, żeby tego nie robić. Jak wiecie, wcześniej usiłowali wchodzić jeszcze w inne nasze dane. Usiłują kontrolować dzieci. Te wszystkie informacje pozyskiwane od rodziców w szkołach są nadmierne. Tutaj rzeczywiście ingerują w rodziców. Mamy system, który się dopina. To jest tak, mają w tej chwili tajemnica bankowa od 1 lipca 2020 roku nie istnieje. Wcześniej, żeby dostać się do naszych danych, wystarczało, czy trzeba było postawić zarzut. Żeby dostać się do konta bankowego, czy to człowieka, czy to firmy, musiał być postawiony fizycznie zarzut. Musiał się pojawić prokurator, musiał być ten zarzut przedstawiony i dopiero w tym momencie można było dostać zarzut, znaczy dostać się do konta firmy. Teraz jest tak, że możemy nawet nie wiedzieć o tym, że PiS sprawdza nasze konto. Nie wiemy w jakim celu. Po prostu teraz każdy naczelnik w każdym urzędzie skarbowym ma prawo po prostu sprawdzać, kogo sobie tylko zażyczy. Więc mamy do czynienia z sytuacją takiej, w której PiS ma dostęp do naszych kont. A wiesz, Janku, jaka jest konkluzja z tego wszystkiego? Taka przerażająca, że większość obywateli musi teraz postępować jak funkcjonariusze czy oficerowie służb specjalnych. Bo Janek, czy ludzie znający się na tych służbach musi, no my potrafimy się przed tym obronić i mówiąc brzydko, nas mogą pocałować w dupę. Z tymi wszystkimi systemami nie mogą nam nic zrobić. Ale teraz masowo okazuje się, że musimy uświadamiać społeczeństwo. Musimy uświadamiać społeczeństwo i ludzi często absolutnie nie muszą zajmować te sprawy, które zajmują nas. To znaczy nie muszą żyć z przeświadczeniem permanentnej inwigilacji, bo to się na taką skalę dzieje tylko w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej. W innych państwach nie ma aż tak tego domkniętego systemu. No rzeczywiście, no Wąsik, Kamiński, Kaczyński, możecie nas, no, my się nie zgadzamy na to. No, po prostu nic nie możecie. No, wiecie, że od nas to najwyżej dostaniecie szczury z pomalowanymi łapami i będzie znowu problem. Będzie taki kłopot. Ale tak jak pomyślimy o tym i dlaczego robicie to ludziom, przecież to jest w tej chwili spustoszenie dla postrzegania świata przez młodych ludzi. Ci młodzi ludzie zamiast rozwijać się i żyć normalnie, spokojnie, w tej chwili będą skażeni tym, że są podsłuchiwani, kontrolowani, sprawdzani, że nie ma prywatności, nie ma wolności. W jakim kierunku wyjdziecie? To i niestety problemem jest to, że te skutki społeczne, które wy powodujecie, to spustoszenie, to już nie jest penalizowane. I nie ma jak za to was skazać. I to jest ten problem. No my sobie z Jankiem poradzimy, jesteśmy już przyzwyczajeni, ale dlaczego to robicie reszcie? To jest, ale to nie, no wiadomo dlaczego. To jest tak, że PiS chce ukraść wybory, potrzebuje danych, żeby ludzi szantażować. Mają już w tej chwili dostęp do kont bankowych, wiedzą o tym, gdzie i za co płacicie kartami. Wiedzą o tym, co robicie po prostu z pieniędzmi, wiedzą, gdzie jesteście, jak płacicie. I teraz będą próbowali dostać dane, z kim się tak naprawdę komunikujecie. Dane dotyczące komunikacji mailowej, kto z kim i skąd. One są kluczowe. Metadane, ja Państwu mówiłem, mówią więcej czasem niż treść maili. Żeby przeanalizować treść milionów maili, tego nie da rady. Natomiast oni kupują w tym pakiecie tak zwaną właśnie
urządzenie ze sztucznej inteligencji do interpretacji danych. Co to powoduje? To znaczy, na bazie takich danych, które oni chcą teraz przegłosować pozyskanie, będą mogli wytypować lidera określonej grupy. To może być grupa polityczna. Oni oczywiście, jak będą szukać, będą twierdzić, że to grupa jest to grupa przestępcza. Dzięki takiemu systemowi mogą wytypować człowieka, który jest kluczowy dla funkcjonowania grupy i wiedzieć, że jak zaatakują jego i go wyłączą, to grupa przestaje działać. To jest W bardzo ten proste. sposób przedsiębiorstwa, Janku, Tak, firmy. to też jest uderzanie w firmy, dlatego że to jest najbardziej agresywna i najbardziej podła rzecz, którą ta władza próbuje zrobić. To jest uderzyć po prostu w sposób, to jest takie, jakby powiedzieć, prowadzić wojnę cyfrową i wykorzystywać to do polityki. Mamy tutaj po prostu chęć wygrania wyborów w taki sposób, jak wygrali w 2019 roku, w momencie, w którym opozycja nie będzie miała przed nimi żadnych tajemnic, w którym opozycja będzie po prostu zwyczajnie hakowana, w której nie będzie żadnej prywatności, w której nie będzie żadnych tajnych planów. Jarosław Kaczyński i PiS będą wiedzieli wszystko po prostu wcześniej. Nie będzie można przygotować żadnego fajnego spotu, ponieważ PiS już będzie wiedział, kto chce co zrobić. Tu mamy do czynienia z czymś, co już naprawdę. To poprzednie wybory, te z 2019 i 2020 roku, one były nieuczciwe. Te z 2020 były sfałszowane. Być może te z 2019 też. Natomiast te z 2020 wiemy na pewno, że były sfałszowane, ponieważ dopisywano głosy Andrzejowi Dudzie w ośrodkach opieki. Tam dostawał 100% głosów, ale oprócz tego nie dopuszczano do tego, aby przeciwnicy Andrzeja Dudy zagłosowali z zagranicy. To są wszystko udokumentowane fałszerstwa. Co dalej? Jeżeli im się uda, to teraz robią rzecz najgorszą, i tutaj jest moment, w którym się wszyscy dziennikarze i osoby zaufania społecznego powinni zaprotestować. Oni uchwalają prawo, co do którego wszyscy wiedzą, że ono jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. A robią to tylko po to, że oni chcą tym prawem wygrać wybory. Więc oni wiedzą, że to prawo zostanie znowu zdelegalizowane, tego tylko, że oni już będą mieli wybory wygrane. Oni chcą na tej bazie po prostu zyskać dostęp, powszechny dostęp do materiałów dotyczących maili, dotyczących komunikatorów. Nie dostaną tego bardzo długo, dlatego że to nie jest takie proste zmuszenie, na przykład korporacje typu Facebook lub Twitter albo Google, żeby dostarczyła wydruki e-mail. Natomiast oni chcą w ten sposób tworzyć podstawy państwa policyjnego i tym samym też rozgrzeszać swoją odpowiedzialność za Pegasusa. Za chwilę się okaże, że Pegasus to był taki niewinny system, mało inwazyjnie pobierający dane, które i tak się policji należały i służbom. Naprawdę szokujące, Tomku. Ale to pocieszę Państwa, naprawdę to im się nie uda. Zaraz powiedzą, że odwołujemy się do obcych i patrzymy. Na to patrzą wszyscy na świecie. Na to patrzą nasi sojusznicy. Czy nie wiem, widzieliście Państwo ostatni artykuł Washington Post, w którym opisano Jarosława Kaczyńskiego? No to jest żenada. Żenujące. Pokazują wszystkie kompleksy Jarosława Kaczyńskiego i że no jeden taki zakompleksiony człowiek no steroryzował nas wszystkich. Dlaczego my na to pozwalamy? Szanowni Państwo, kiedy? Już jest ciepło. Tylko Wam tyle powiem. Już jest ciepło. Musimy naprawdę Znaczy ta ustawa. masowe protesty. Musimy pokazać im, że im tego nie wolno. I to już należy do opozycji. Słuchajcie, dogadajcie się, rzeczywiście trzeba iść i trzeba pokazać im siłę. To znaczy trzeba masowo zaprotestować. Ja nigdy tego nie nawoływałem, teraz nawołuję. Pokazać im dosyć tego. Muszą to zrozumieć. Jeżeli nie zobaczą milionów ludzi na ulicach w pokojowych manifestacjach, którzy protestują przed tym, co oni z nami zrobią, to się nie cofnie. Będziemy rozdrobnieni, oni po kawałku będą nam usiłowali się wkręcać do mózgów, do serc, do
portfeli, wszędzie, gdzie będą mogli, bo oni to robią w imię dalszej możliwości tego olbrzymiego rabunku, bo to już nie jest złodziejstwo, to jak powiedział, doktor Grabowski w jednym z wywiadów, jeżeli PiS by uzyskał trzecią kadencję, to mielibyśmy Grecję. Natomiast zanim byśmy mieli Grecję, mielibyśmy tutaj naprawdę Wenezuelę, czyli taki po prostu brutalną rozprawę z opozycją, ponieważ, no, powiem w ten sposób, PiS tych wyborów nie jest w stanie wygrać po prostu tu nawet na obecną chwilę, a to poparcie będzie spadać. Tutaj jest już taka, widać, desperacja, szukanie, błaganie o jakichś koalicjantów. PiS jest tak naprawdę chodzącym trupem. Ta bomba brudna, czyli to, że oni będą starali się inwigilować ludzi bez względu na koszty. Nie wiem, jak się, Tomku, ze mną zgodzisz, ale w mojej ocenie tu będzie problem ze znalezieniem ludzi, którzy będą chcieli wykonywać tą robotę jako operatorzy. Ja przypomnę, że po decyzji sprzed kilku miesięcy sądu, no, bardzo duży problem mają ci, którzy podjęli decyzję o włamywaniu się do telefonu Tomka. To nie jest tak prosto złamać zabezpieczenia iPhone'a. I sąd poprosił, bardzo ładnie zresztą i bardzo złośliwym uzasadnieniu, jednym z najlepszych, które czytałem w życiu, widać było, że pisał to sędzia, który odczuwał taką perwersyjną radość po prostu z czynienia Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy po prostu, jak to mówią, wytawał ich. Wiadomo, kto jest sprawcą, ale pierwsze, co mi napisał, że pierwsze to musicie ustalić, czy to na pewno wy się włamaliście. Bo przecież są jeszcze inne służby, które używają Pegasusa. To pierwsze tutaj zdanie, tutaj taka konkluzja, szanowni państwo, po prostu genialna. No więc jak już ustalicie, kto się włamał, to teraz musicie ustalić też, czy były podstawy, jakie były decyzje, czy były w ogóle zgody na inwigilację. Nie, bo oczywiście tutaj sąd sobie oczywiście kpi z nich, bo nie ma i niemożliwe byłoby, żeby ktoś wydał zgodę na użycie Pegasusa. Ale najpierw ustalcie, jakie były zgody. No i trzecie było, ustalcie tego, kto fizycznie dokonał przełamania blokady telefonu. To jest problem i to jest kłopot. I to jest teraz do wszystkich funkcjonariuszy, którzy nas teraz słuchają i robią notatki służbowo. To o tych ludziach i tych, którzy dostaniecie takie polecenie, nie bądźcie frajerami, którzy będą przyciskać ten guzik. Bo potem się okaże, że Wąsik będzie twierdził, że ja myślałem, że wszystko jest legalne. To nie będzie jak w Norymberdze, że wykonywałem tylko rozkazy. Pamiętacie, tak nie będzie. Ja przypomnę wszystkim, że Wąsik opowiadał na spotkaniu z funkcjonariuszami wywiadu, że to będzie jak w Norymberdze, to znaczy, że będą ponosić odpowiedzialność wszyscy, nie tylko szefowie. Ale on to używał jako argumentu do tego, że należy ich bronić, bo po prostu wszyscy poniosą odpowiedzialność. Nie, poniosą odpowiedzialność tylko ci, którzy łamali prawo. I on teraz wyje, że mu ludzie uciekają. Janku, no to jest tak, właśnie to jest Wąsik. Czy Wąsik teraz prowadzi werbunek, Tomku, jak to ująć, do tych jakichś, powiedzmy, bo to wiesz, no to Ardeny robiło profesjonalne wojsko, tak, szukam w pamięci jakiejś... Nie, on namawia ludzi do zapisania się, rozumiesz, nie wiem, do NSDAP czy do Waffen-SS, tak mniej więcej już w marcu 45 roku. Tak, no, tak. w styczniu. No, nawet trochę ja bym powiedział, że to jest po wzgórzach Zelow. Już nie, no tak, no ale zakładamy, że do tego dotrwają. Dlatego, że nie będzie żadnych wcześniejszych wyborów. Jarosław Kaczyński nie ma siły, aby odczepić tych swoich minionów od ssania kasy. Oni są po prostu zdesperowani, ale każdy dzień, to musicie państwo zrozumieć, ta machina, która się dostała do tego budżetu, to są dziesiątki milionów złotych każdego dnia. To trudno to rozrysować, ponieważ to są różne rzeczy. To są etaty i umowy zlecenia w urzędach, w jakichś państwowych agencjach i też w firmach państwowych. Ale oprócz tego są też kontrakty. Te kontrakty są każdego miesiąca, to są kolejne pieniądze, kolejne prowizje, kolejna kasa dodatkowo.
Oni liczą na to, że jak nawet na jesieni przegrają wybory, to jeszcze te parę tygodni, miesięcy zejdzie, zanim ich tam ktoś odstawi, bo nawet jak ich odstawią, to jeszcze zanim ktoś się zorientuje, gdzie kto tu ma, co dostarcza, po jakiej cenie, to jeszcze trochę czasu minie. Więc oni nie zaryzykują skrócenia tego, jak sobie wyobraża Jarosław, bo Jarosław miał takie pomysły, żeby zrobił takie szybkie wybory kwiecień, maj, zanim się Ziobro dopakuje. Bo dziś to jest taka sytuacja, o której myśmy tutaj już 2 razy opowiadali dosyć wnikliwie, że Ziobro wie o tym, że najprawdopodobniej na 90 parę procent, niezależnie od tego, co by mu Kaczyński obiecał, to by gdyby doszło do wypełniania tych słynnych list wyborczych, to w pewnym momencie po prostu Jarosław Kaczyński powiedziałby na przykład, że to wszyscy wchodzą, ale bez Zbyszka. Albo na przykład wchodzi Zbyszek i trzech innych, ale reszta nie wchodzi. Dwie wersje złożone w tym samym czasie, tak to jest ten. I w tym momencie już wszystkie rejestrowanie jest już za późno na zbieranie własnych list, na zbieranie podpisów. Po prostu Zbyszek jest po prostu skończony. Pan Zbigniew Ziobro po prostu został ograny. I Ziobro zastosował tutaj taktykę, którą w szachach nazywamy myślenie profilaktyczne. Więc to jest takie myślenie charakterystyczne dla dobrych graczy, którzy zastanowili się, w jaki sposób Jarosław Kaczyński mógłby się zachować, i on się zaasekurował. I on będzie chciał być jeszcze w tym rządzie bardzo, bardzo długo, najlepiej do samego końca, ale im będzie dalej, tym bardziej on się będzie od tego rządu dystansował. To była taka taktyka Polskiego Stronnictwa Ludowego, która pozwalała im przez lata, będąc w rządzie, jednocześnie ten rząd atakować. Bardzo ciekawa taktyka. Natomiast to nie jest nic nowego, więc on ma już te swoje 5-6%, a on liczy na to, że zostanie tak naprawdę syndykiem upadłościowym PiS. To znaczy, moment, w którym PiS się wysypie centralnie, jest momentem, w którym Ziobro będzie dysponował nieskażonym w miarę szyldem Solidarnej Polski. On powie, że no, padła gospodarka, ale ja nie odpowiadałem za gospodarkę, to odpowiadali ci ludzie. Ja im mówiłem, żeby robili inaczej. Dajcie nam gospodarkę, to będzie świetnie prosperowało. Oczywiście Ziobro doprowadził do zapaści w wymiarze sprawiedliwości, ale te sądy i prokuratury nie mają aż tak wielu klientów, żeby to było tak łatwe do zweryfikowania. W związku z tym on ma szansę naprawdę na dobry wynik, szczególnie gdyby go poparł ojciec Tadeusz Rydzyk, który bardzo dużo nadzieje wiąże ze Zbigniewem Ziobrą. No bo ojciec Tadeusz Rydzyk, mimo że ma swoje lata, no to tak patrzy na Jarosława Kaczyńskiego i widzi, że to już nie jest przyszłościowa inwestycja, że to jest inwestycja, w której rozliczenie, że tak powiem, kapitału może nastąpić, no nie powiem, że w każdej chwili, ale no, w każdym razie no, taki człowiek jak To, że nie tylko ojciec Tadeusz Rydzyk, ale i Rosjanie właśnie wiążą największą nadzieję poprzez ojca Tadeusza Rydzyka ze Zbigniewem Ziobrą. w każdym razie jest wiele tutaj sił, które uważają, że Jarosław Kaczyński jest już zgraną kartą. I przede wszystkim jest dużo rzeczy, jest Teraz potrzebne. to jest karta bita. Jest potrzebny reset w polskiej polityce. Resety polegają na tym, że się po prostu czyści jakieś stany. I Kaczyński, jak popatrzycie Państwo, on w tej chwili nie ma przyjaciół politycznych. W zasadzie to ma Wąsika i Kamińskiego, którzy mogą powiedzieć do niego: stary dziadzie, kiedy kontrolowałeś trybunał, to mogłeś wyczyścić nasze sprawy, a nie zrobiłeś tego. I co teraz? I teraz wisimy na Ziobrze. Bo on mógł przecież kazać ogłosić Julce Przyłębskiej, że decyzja Sądu Najwyższego nieuznająca ułaskawienia Ziobry, ułaskawienia, przepraszam, Kamińskiego i tam dwóch funkcjonariuszy, że ona jest po prostu nielegalna, nie mieli prawa wziąć takiego, niezgodna z konstytucją, i tym samym ją uchylają, panowie są ułaskawieni. Ale Jarosław Kaczyński nie byłby sobą, gdyby nie trzymał ich po prostu na haku. No i teraz go, powiem szczerze, atak od strony Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli to jest dzieło Zbigniewa Ziobry. Bo ja cały czas mam wątpliwości, na ile Święczkowski jest samodzielnym politykiem, a na ile jest skoordynowanym z Ziobrą. Mam dziwne wrażenie, że Święczkowski reprezentuje partię Bogdana Święczkowskiego. Bardzo
Wytnę. Znam go osobiście. Został mi on przedstawiony w 2006 roku przez Zbigniewa Ziobrę pod tekstem, że to jest pan, który się będzie panem teraz zajmował. Bo ja mam teraz dużo czasu i nie mogę się już z panem spotykać. W taki sposób Zbigniew Ziobro dał mi kosza. Natomiast ja tam się z panem Święczkowskim za dużo już nie pospotykałem, bo generalnie mieliśmy, ja już państwu parę razy opowiadałem, że był problem. Oni dawali materiały, a ja nie publikowałem tego, co oni chcieli. Bo oni chcieli, żeby dawać i publikować. A ja jak zwykle, jak to ten Jagiełło pod Grunwaldem, brałem wszystkie kwity, które dawali, opublikowałem to, co uważałem za stosowne, w takim czasie, w którym uważałem za stosowne, po zweryfikowaniu. Oni generalnie szukają i szukali słupy ogłoszeniowe, a nie dziennikarzy. Notabene dzięki temu znam mechanikę, w jaki sposób zarządzają dziennikarzami. Oni po prostu wręczają gotowe artykuły. No, czyli właśnie to jest taki system, że możesz mieć bardzo wygodne życie jako dziennikarz, tylko że ty nie jesteś dziennikarzem wtedy. To znaczy możesz brać od nich kwity, pisać, jak prokuratura Ziobry ustaliła. Dlaczego Zbigniew Ziobro dał ci kosza, to jest taki, to opisała pani Agnieszka Burzyńska, jeśli się nie mylę, w swojej książce o Ziobrze. Ona nie napisała to Burzyńska, Tomku, tylko napisała pani z Newsweeka, pani redaktor Grochal z Newsweeka. No. A przepraszam, to przepraszam, pomyliłem, bardzo przepraszam panią redaktor. No, ale w każdym razie w książce o Ziobrze jest, mam ją nawet z tyłu tutaj, Nie, pomyliłem autorów. w każdym razie nie, no, pan nie, Ziobro zupełnie. Tam jest ta motywacja, tam jest opisana ta motywacja, dlaczego Ziobro tak, no, niektórych ludzi ze swojego otoczenia, z otoczenia swojej małżonki relegował, odsuwał, śledził. I z takich prostych naprawdę, Jan, Nie, pobudek, tam które... jest, nie, słuchaj, Tomku, tam jest zupełnie inna, Przepraszam panią redaktor. tam zupełnie inne rzeczy chodzą, ale to nie robimy wiwisekcji Ziobry. On po prostu, Niezwykle istotny, Janku, w tej sytuacji. Ja już nie będę mówił, bo nie będziemy wchodzili nie, w... Tomek, zostaw, zostaw, Tomek. Natomiast, bo tu nie ma żadnych, obyczajówek, tu jest po prostu chęć kontroli i uzyskania. No takich źródeł na przykład, jak mieli w wypadku Gnyza, który brał materiały, co widać po wyroku, i drukował. Oni ustalali, na przykład mieli takiego człowieka, którego wypromowali, Wojciecha Wybranowskiego. Wybranowski brał od nich materiały, pracował w dzienniku ojca Rydzyka i drukował. Dzięki czemu Patrycja sama się mi chwaliła, że on jest taki właśnie posłuszny, lojalny, że pomogła mu potem dostać pracę w Rzeczpospolitej. To były konkretne deale, konkretne układy. Oni w ten sposób funkcjonują. Jeżeli ktoś nie funkcjonuje według tych zasad, to nie ma sensu z nim utrzymywać relacji. Zresztą ja miałem z nim, on miał ze mną problem trochę inny, bo dostali materiały dotyczące korupcji w paliwach i Ziobro nie miał ochoty patrzeć mi w twarz i tłumaczyć się z faktu, dlaczego nic nie robią w tej sprawie. Natomiast jeszcze była druga rzecz. Ja przypomnę, że w czerwcu 2007 roku do Polski trafiły materiały z kontami polityków, które mieli politycy różnych opcji i ludzie służb w Szwajcarii nielegalnie. Dlaczego nielegalnie? Dlatego, że w tamtym czasie, żeby posiadać konto za granicą, trzeba było mieć zgodę Narodowego Banku Polskiego. Ale oczywiście to było wykroczenie tylko. Problem polegał na tym, że tam byli politycy z wieloletnim stażem parlamentarnym, którzy posiadali tam na tych kontach gigantyczne pieniądze, których nie byli w stanie wytłumaczyć. No bo był tam na przykład poseł, który lewicy, który miał prawie 50 milionów złotych, chociaż posłem był od 89 roku. Ja mówię, kiedyś dowiemy się, bo niewątpliwie tutaj te tabloidy to opiszą, jaki był prawdziwy powód kłótni Zbigniewa Ziobro z Jackiem Kurskim. Dowiemy się kiedyś. Będzie niezwykle ciekawy. Ja nie jestem człowiekiem, który akurat tak na Nie, to Matthias. choruje, ale temat jest niezwykle taki prosty i te motywacje są... Powiem ci, że akurat ten motyw to był, to znaczy, ale to widzisz, no to akurat, nie schodźmy na pudelka, Tomku. Nie, zostawiamy już, nie wchodzimy na pudelka. Jednak ten pudelek, Janku, no, od tego zaczyna się Tak, cała nie, geneza pudełek, dobrze, problemu.
Nie, Tomku, tam była pewna pani w otoczeniu pana Jacka Kurskiego, która strasznie działała wszystkim na nerwy, łącznie Ziobrze. Ale to jest naprawdę, wróćmy, bo odjechaliśmy Chciałbym Państwa zaciekawić, jak mówimy o takich suchych danych, a Nie, mówiliśmy o inwigilacji, to znaczy oni chcą uzyskać lewar na opozycję. Oni chcą się dorwać po prostu do danych. Skoro już wszyscy wiedzą, że mają bilingi, że mają SMS-y, że mają rozmowy telefoniczne i tak naprawdę jak im zabrano Pegasusa do nielegalnych działań, to przepraszając, mówiąc kolokwialnie, są w czterech literach, to teraz oni chcą na szybko dostać się do maili, żeby jeszcze przed wyborami zacząć po prostu czesać ludzi, żeby zacząć po prostu wchodzić, żeby zacząć brać materiały, siać postrach. To już konkluzja, drodzy Państwo, to będzie bardzo brutalna kampania. Szanowni Państwo, jeżeli Wam ten materiał się podobał, to bardzo proszę o subskrypcję, udostępnianie, ale tak naprawdę to proszę również, żebyście go udostępnili znacznie szerzej i więcej, bo informacja o tym, że służby pisowskie, policja, chce wejść w posiadanie brudnej bomby, brudnego systemu do monitorowania ludzkiej komunikacji masowo, to jest coś, co powinno zostać zablokowane. To w roku wyborczym może dać opłacane skutki. Szanowni Państwo, to jest magazyn Historia na Weekend, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Polecam oczywiście, w tym numerze jest materiał. Jest dużo ciekawych materiałów, to Państwo widzicie na okładce. Kurioza przedwojennej Polski. Wyobraźcie sobie, że Sejm II RP debatował o długości spódniczek uczennic i studentek, jakie powinny być, na przykład. Ale to oczywiście nie tylko. Jest bardzo ciekawy tekst napisany przez byłego oficera wywiadu, który tu oczywiście pisze u nas pod pseudonimem, Przypadkowe zwycięstwo Izraela. W 1973 roku żydowska armia odniosła sukces tylko dzięki błędowi Egipcjan. Ta wojna była praktycznie przez Izrael przegrana. Słynna wojna Jom Kippur. Później rozebrano ją na czynniki pierwsze, po to, żeby to się więcej nie powtórzyło. Jak do tego doszło? Dlaczego Izrael mógł przegrać tą wojnę? Jak to później doprowadzono do tego, że zamiast być to słabością, jest to już siłą? Po prostu wyciągnięto wnioski, zrobiono to, czego Polska nie może zrobić od kilku lat, kilku już dekady, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską. Dolary dla bolszewików. To jest jeden z dwóch materiałów, które napisałem do tego numeru i bardzo polecam. To jest rewolucja październikowa była sfinansowana przez amerykańskich bankierów i przemysłowców. Tak, drodzy Państwo, to jest tak, że Lenin dostał tę swoją tutaj linkę, na której chciał potem wieszać tych kapitalistów. Nawet mu jej nie sprzedali, tylko ją dali mu w promocji. Jak pamiętacie z historii, byli ta słynna interwencja armii zagranicznych w związku, wrodząc wtedy nie było Związku Sowieckiego, w czasie po prostu rewolucji. Mówi się o tym, że ona miała obalić czerwonych. Nic bardziej mylnego. Wojska interweniowały na rzecz carskiej Rosji. I tutaj ja sięgnąłem do protokołów z komisji śledczej w amerykańskim Senacie, gdzie oskarżani o to, że finansowali tą rewolucję magnaci z Wall Street, przyznawali się do tego, tłumacząc, że to chyba dobrze, że dzięki ich kasie rywal z bardzo dużym potencjałem gospodarczym będzie miał nieefektywny system gospodarczy, czyli komunizm. Bardzo ciekawe podejście, dolary dla bolszewików. Drugim tekstem, który tu napisałem i polecam wszystkim zwolennikom teorii spiskowych i nie tylko, o tym, kim był Nikola Tesla. Człowiek, dzięki któremu mamy pilota, dzięki któremu mamy radio, bo on wygrał potem z Marconim po swojej śmierci już co prawda spór o prawa patentowe do radia. Mamy też telefonię komórkową dzięki niemu. Nikola Tesla zmarł niedawno, drodzy Państwo, śmieję się, bo zmarł 80 lat temu w Boże Narodzenie, to był 1943 rok. I
Tuż po jego śmierci, to był 7 stycznia, dlatego powiedziałem niedawno, weszło do tego pokoju hotelowego, który wynajmował FBI i zabrało z niego dokumenty, zdjęcia, które do dzisiaj są niejawne. Wszystko, co oni tam znaleźli, jest niejawne. Co ciekawe, nie byli pierwsi, bo pierwszy był siostrzeniec Tesli, który też coś stamtąd wyniósł. Co wyniósł, tego nie wiadomo. Wiadomo było, że agenci FBI byli wściekli. Ulubiony wynalazca FBI. Bardzo ciekawa historia, łącznie z hipotezą, że słynny meteor tunguski to była próba generalna broni Tesli, broni elektrycznej na duże odległości. Także bardzo ciekawy wątek. Historia na weekend. Polecam. Redaktorem naczelnym historii na weekend jest mój brat Aleksander Piński, który posiada. Ma własny kanał na YouTube, historyczny, ekonomiczny, ciekawostkowy i warto tam spojrzeć na ostatni materiał Sekret Bogactwa Japonii. Dowiedzcie się Państwo, jak to się stało, że w niespełna 3 dekady po przegranej II wojny światowej, po zrzuceniu na Japonię 2 bomb atomowych, państwo to stało się jednym z najbogatszych i najsilniejszych mocarstw na świecie. 3 dekady. Warto to zobaczyć. A ja zapraszam też na portal wieści24.pl, którego jesteśmy redaktorami. Naprawdę wpadajcie tam do nas. Im więcej was na wieści24.pl, tym Jarosław się. No co to się z Jarosławem, żeby nie powiedzieć, że mu źle. Jarosław się na pewno się cieszy, że jest tylu ludzi, którzy czytają. No bo przecież jest zwolennikiem czytelnictwa, prawda? Siedzi na górze w Sejmie i jak ten orzeł czuwa nad wszystkimi. Jest, chce być grzeczny na koniec. Dobrze, czuwa, dobrze. Szanowni Państwo, do zobaczenia.